Siemano, mamy rano, mamy 6 rano. Właśnie dzisiaj siadam za operowanie Jundirem. Muszę się w drugą stronę, mieć słońce świeci po oczach. Dzisiaj bierzemy Jundirka, jadę pokosić dwie działki. Tam około 10 hektarów łącznie. Jest nieduże, powinno szybko zejść. O 13 muszę się przyczepić pod presę, bo mam tam 30 kulek do presowania, a zaznaczam też się przyczepię na kulki. To o 13 też biorę kubotę. Tato pierwszy Jundira jedzie presować, a ja biorę kubotę i o 13 jadę wałować. Mam takie 40-50 hektarów gruntów ornych na Gostyńcu, tam gdzie kosiliśmy przez ostatnie 2 dni. Mój ojciec już to pokosił tydzień temu, bo to ekologia. I to już sobie przeschło i tam za dużej trawy nie było, więc przez to, że za dużej trawy nie było, tam no już wszystko wyschło. No pytanie tylko, czy po tych deszczach woda odparuje, no bo wczoraj spadło trochę, nie wiem ile, no ale no spadło, przylało, więc jeśli by odparowało, no to jeszcze bym tam to jutro skosiał, może nawet i rybokarty, bo jak wczoraj patrzyłem, to rybokarty już wczoraj też były gotowe, tylko tam było za dużo materiału, więc nie wiem, czy po prostu woda odparuje. Dobra, siadam, lecę, tam będą tak, jedna działka będzie taka dosyć dużą przygodą, więc zobaczymy, jak pójdzie. Więc widzimy się na działeczce. Elo. Mamy godzinę 7 rano, czyli za długo nie pokosiłem. Jak już widzicie, przedczołowa kosiarka spotkała się z korzonkiem, bo właśnie kosiłem działkę mojego ojca, którą w zeszłym roku wycinał i czyścił, i tak ją wyczyścił, że no właśnie czołowa kosiarka spotkała się z korzeniem. A wiesz co, to nie wszystko jest skoszona, no nie? Bałek się ukręcił, niesamowite. Więc właśnie tutaj wygaszam, już do drogi wracam i jadę do tokarza zawieźć kosiareczkę, bo pierdolła. No, więc zobaczymy, co tam ojciec popsuł i ile to będzie kosztowało. Co ja popsułem na ojca działce i ile to będzie kosztowało, aż się boję. Jak widzicie, zmieniła się trochę sceneria. Nie jesteśmy już w Fordzie, nie jesteśmy już w ciągniku, jesteśmy już w Skodzie. A jak jesteśmy w Skodzie, to znaczy, że jesteśmy już w Szczecinie. Dlaczego? To już pewnie wiecie z poprzedniej sceny. No, miałem przyjemność spotkać się czołową kosiarką z korzeniem i ją po prostu wygiąć. Więc kosiarka pojechała do naprawy. Przy okazji tam były jakieś rzeczy do zrobienia w kosiarce bocznej, no to stwierdziliśmy, dobra, i tak Jundirem nie opłaca się kosić z jedną kosiarką, bo za dużo paliwa pali, więc bez sensu jest jakby kosić tylko boczną kosiarką, więc zostawiliśmy tą kosiarkę też do zrobienia. Tam rama od plandeki do pospawania była i parę piast do wymiany. No to stwierdziliśmy, niech już to za jednym zamachem zrobi, zostawiliśmy ściernikiem, niech po prostu porobi. A do kuboty nie mam pasków do nadal, więc dopiero jutro mają być, nie wiem o której, więc no kubotą też nie mogę kosić. Więc no, koszenie się skończyło. Chciałem dzisiaj wałować i presować, ale z tego też nici, i to ze względu na to, że wczoraj dosyć mocno przylało. No niby teraz jest 23 stopnie, lekki wiaterek, ale no za dużo wody spadło, żeby to po prostu wyschło. Dzisiaj też jeszcze ma padać, więc po prostu zobaczymy, może pod koniec tygodnia się uda. Więc decyzja zapadła najprościej rzecz biorąc, wracam do Szczecina, tata sobie coś tam u siebie musi porobić, ja coś porobię na hali, zawsze ten remont szybciej pójdzie, jak będą dwie czy tam trzy pary rąk, niż jak jest jedna czy dwie, tak? Więc zaraz jadę na halę, tylko tu odwiozę jakieś części, dostałem jeszcze za transportowanie i będziemy tam dłubać. A plan działania na jutrzejszego vloga jest taki, że jeśli zadzwonią, że paski do kosiarki są gotowe do odbioru, to idziemy do płot. Ja w płotach odbieram te paski po drodze do Gryfic. Jak odbieram te paski, no to robię kosiarkę, jadę obkosić łąki, których mój tata wczoraj na tym Gostyńcu, na tym dużym kompleksie 400 hektarów, co kosiliśmy przez ostatnie 2 dni, nie skosił, bo po prostu było za mokro i nie wierzył, nie chciał ryzykować. I słusznie. I potem obkosić parę mniejszych działek, które są po prostu do skoszenia, gdzie tylko kubota, ale lepiej żeby pojechała, bo większego sprzętu po prostu szkoda, tak na przykład na tej dzisiejszej działce. No był mój błąd, że pojechałem najpierw
na tą działkę, a nie na inną na przykład, no ale no już trudno. Czasu nie cofnę, a robotę trzeba zrobić. A jeśli się okaże, że zrobi, jak do jutra takasz kosiarki, no to wtedy jednak nie będziemy kosili tych małych działek Jakubotą, tylko po prostu pojedziemy na ten kompleks tam 400 hektarów, które mamy w okolicach Czaplina Wielkiego. I tam to skosimy, dopiero później będziemy kosili te mniejsze działeczki. No dobra, ja się z wami kończę, bo już muszę wysiadać na firmie i załączę się z wami na tej nowej hali i pokażę wam, co tam, jak tam, co tam słychać. Nie wiem, nagrywać tutaj na hali, ale w sumie nic nie udało się spektakularnego zrobić. Niby już widać różnicę, ale jeszcze nie ma spektakularnej, więc pokażę wam tak z grubsza teraz. Z samochodu już mi się włazić nie chce drugi raz. A potem, ale nie będę dalej nagrywał, bo nie ma sensu, i pokażę wam po prostu już kolejny raz, jak już będzie więcej zrobione. To tak na szybko widać, że już elewacja jest zrobiona. Dzisiaj próbowaliśmy zamontować bramę od środka segmentowa, bo przyszła, ale nam nie wyszło, więc na razie jeszcze jest zwykła. No ale już jest przykręcona, tylko trzeba jeszcze napęd zrobić, żeby się ładnie otwierała i zamykała. Czekajcie, wyłączę nawiew. Jak się włącza off. Żebyście mnie dobrze słyszeli. A więc brama segmentowa jest zamontowana, tylko trzeba zrobić otwieranie, zamykanie, potem wywalić tą bramę, no i obrobić wiadomo bramę. Jeśli chodzi o dół, to tu mi zabrakło parapetu takiego, więc muszę go najzwyczajniej w świecie domówiłem i czekam, żeby go zrobić. I tam na dachu to samo, no nie? Jeśli chodzi o dobudówkę, no to już, czekajcie, jest postawione z płyty obornickiej, trzeba tam ten narożniczek kupić, blachę i obić, bo jest po prostu krzywa ściana ta budynku, i żeby nie było widać tej szpary, trzeba kupić obróbkę z blachy i potem pomalować wszystko w kolor, jeśli chodzi o płytę obornicką. Od tamtej strony jeszcze nic nie zostało zrobione. Jeśli chodzi o środek, to środek został zaszpachlowany, w środku tam w dobudówce jeszcze zostały wywalone ściany dzielące budynek na dwie części, i został dach trochę jeszcze porobiony, ale jeszcze tam w chuj rzeczy zostało zrobione w środku, więc to tak z grubsza taki krótki meldunek. I w sumie co, jadę do domu, kończę tego vloga i jutro będzie kolejny vlog, jeśli się uda, z koszenia kolejnych łąk, więc to wszystko na dzisiaj. No nic więcej wam po prostu nie pokażę, bo nie mam co, więc trzymajcie się. Cześć.